Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Świadczenie z programu Rodzina 500+ nie może wpływać na wysokość alimentów. To główne założenie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zgłoszonej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wczoraj wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się za skierowaniem do dalszych prac. Ten projekt jest wyrazem troski pana prezydenta o to, aby środki z programu 500+ trafiły rzeczywiście do rodzin, trafiły na wsparcie rodzin. W projekcie zaproponowano zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, by świadczenia na dzieci nie miały wpływu na wysokość alimentów. 21 kwietnia, jak podały media, mieliśmy oto już pierwszy przypadek w Polsce, że sąd nie zasądził żądanej kwoty alimentacyjnej przez matkę dziecka, gdyż uznał, że może ona się starać o uzyskanie świadczenia w ramach programu 500+. Projekt stanowi również, że świadczenia z programu Rodzina 500+ nie mogą podlegać egzekucji komorniczej. Tu także problem jest realny. Doszło oto przez paroma dniami do kuriozalnej i niespotykanej sytuacji w gminie Puck. Jak podają media, matka szóstki dzieci spod Pucka przyszła odebrać należne jej pieniądze, 3000 zł, matka sześciorga dzieci. Gdy kobieta stanęła przy pocztowym okienku w Pucku, okazało się, że konto zostało wyczyszczone. Nowe przepisy popiera Prawo i Sprawiedliwość. Jak zaznaczył poseł Marek Ast, poprawi on luki prawne, które prowadziły do niesprawiedliwości społecznej. Myślę, że to jednoznacznie rozstrzygnie wątpliwości przede wszystkim oczywiście sądów na etapie ustalania obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości. Prezydencki projekt ustawy poparła także opozycja. To jest bardzo dobry projekt zmieniający i precyzujący prawo, które chroni wartość konstytucyjną, jaką jest dobro dziecka. Wczoraj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło aktualne dane dotyczące programu. Wnioski złożyło już 2,3 miliona osób, w tym prawie 1,8 miliona wniosków zostało złożonych drogą tradycyjną, papierową w urzędach, natomiast 515 tysięcy wniosków to są wnioski złożone drogą elektroniczną, przede wszystkim przy użyciu kanału bankowości elektronicznej. Pierwsze pieniądze pojawiły się już u polskich rodzin. Dostaliśmy już 500+. Pierwsza rata, pierwsze pieniążki, które wpłynęły na konto, to był kwiecień. Dla nas bardzo dużym zastrzykiem są te pieniążki 500+, ponieważ nasze dzieci bardzo często chorują. Bardzo dużo pieniążków przeznaczamy na leczenie. Do 19 maja wydano już 1 000 000 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania świadczenia. A teraz o ogromnym sukcesie obrońców życia na Podkarpaciu. W szpitalu Pro Familia nie będą już zabijane dzieci. Lekarze podpisali klauzulę sumienia. Decyzja już stała się przedmiotem ataków środowisk liberalno-lewicowych. W rzeszowskim szpitalu Pro Familia były zabijane niepełnosprawne, nienarodzone dzieci. O tym zbrodniczym procederze opinię publiczną informowali obrońcy życia, za co byli pozywani do sądu. Ich walka przyniosła jednak rezultaty. Szpital nie będzie więcej zabijał dzieci przed narodzeniem. Jako powód zaprzestania aborcyjnej zbrodniczej działalności przez szpital podano skorzystanie ze sprzeciwu sumienia przez wszystkich ginekologów pracujących w szpitalu. Szpital nie będzie więc przeprowadzał tzw. aborcji, ponieważ żaden z lekarzy nie chce w niej uczestniczyć. To wielkie zwycięstwo, podkreślają obrońcy życia. Zaprzestanie zbrodniczego procederu w rzeszowskim szpitalu jest jednak w niesmak środowiskom liberalno-lewicowym. Dochodzą do nas medialne doniesienia, że obecnie na Podkarpaciu nie ma już żadnego szpitala, w którym kobiety mogą w sposób legalny dokonać terminacji ciąży. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co państwo polskie ma zamiar zrobić w tym celu, żeby zapewnić kobietom możliwość realizacji ich praw wynikających z ustawy. Na Podkarpaciu nie ma już szpitali, które dokonywałyby dzieciobójstwa, które wykonywałyby aborcje. A dzieje się tak dlatego, pani poseł, że w ostatnim szpitalu, które to było dokonywane, lekarze podpisali klauzulę sumienia. Dlatego, że lekarze nie chcą mordować dzieci nienarodzonych. I państwo
i państwo jako ugrupowanie rzekomo opowiadające się za wolnością chcecie polskim katolickim lekarzom to prawo ograniczyć. To jest skandal. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 15 maja, ulicami 140 polskich miast przejdą marsze dla życia i rodziny. Kolejni świadkowie będą dziś zeznawać w procesie 5 osób oskarżonych w trybie prywatnym przez rodzinę ofiar katastrofy smoleńskiej o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Sprawę z uwagi na jej rangę i znaczenie prowadzi 3 sędziów. Proces toczy się z oskarżenia prywatnego. Przygotowali je przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Władysława Stasiaka i Zbigniewa Wassermana. Liczymy na to, że każdy element, zarówno jeżeli chodzi o stronę przygotowawczą, przebieg i to, co działo się później, zostanie wyświetlony, zbadany, przeanalizowany i zostaną z tego wyciągnięte sprawiedliwe wnioski. Pierwsza rozprawa miała miejsce 31 marca. Na ławie oskarżonych zasiada 5 osób. Dwoje pracowników kancelarii premiera, Monika B. i Mirosław K. oraz dwoje pracowników ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie, Justyna G. i Grzegorz C. oraz były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski. Na nim ciążą najpoważniejsze zarzuty. Arabski nie stawił się na 2 ostatnich rozprawach. Arabski po raz kolejny zlekceważył ofiary katastrofy, zarówno swoje obowiązki, rodziny smoleńskie i Wysoki Sąd tym samym uważam, tak? Mówił pod koniec kwietnia Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz. Arabski oskarżony jest o niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru i koordynacji transportu dla prezydenta Rzeczypospolitej, niesprawdzenie lotniska w Smoleńsku i niepoinformowanie uprawnionych służb o tym, że nie nadawało się ono do przyjęcia prezydenta. Arabski dziś nie będzie zeznawał. Został wezwany przed sąd na 10 czerwca. Pan Arabski był odpowiedzialny za przygotowanie wizyty i w związku z tym my mamy prawo, jako Prawo i Sprawiedliwość, gdy szliśmy do wyborów, obiecywaliśmy, że będziemy wyjaśniać tę sprawę. Chcemy standardów takich, jakie są na świecie, że każdą tragedię, a takiej tragedii nie miało chyba żadne państwo, należy wyjaśnić. Jak dotychczas, żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy. W nocy z piątku na sobotę w Krakowie odbędzie się tradycyjna Noc Muzeów. Stolica Małopolski przygotowała wiele atrakcji. W tą wyjątkową noc będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie krakowskie muzea, a także wiele instytucji kulturalnych. Tegoroczna krakowska Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Odkrywamy Nieznane. Bardzo się cieszymy, że tegorocznej nocy bierze udział aż 26 muzeów, co biorąc pod uwagę filie muzealne daje 50 jednostek. Krakowska Noc Muzeów organizowana jest od 13 lat. Pierwszej nocy ja przeżyłam osobiście szok. Wydawało mi się, że jestem już od tylu lat krakowianką i muzealniczką, że wiem wszystko. Tymczasem nieprawda. Dowiedziałam się o istnieniu paru zupełnie mi do wówczas nieznanych muzeów. Zainteresowanie wydarzeniem z każdym rokiem jest coraz większe. Muzeum Narodowe w Krakowie w tym roku szczególnie zaprasza do odwiedzenia nowo otwartego pawilonu Józefa Czapskiego. W Muzeum Narodowym pojawią się też kustosze wystaw. To jest naprawdę spotkanie z ludźmi, którzy posiadają wiedzę absolutnie unikatową i na poziomie, który trudno znaleźć gdzie indziej poza muzeum. Muzeum Archeologiczne w Krakowie przygotowało wystawy związane z rocznicą Chrztu Polski. Zaprezentuje też unikalne eksponaty. Najstarszy na świecie bumerang wykopany w jaskini obłazowej, będzie to oryginał. Zobaczymy wizerunek najstarszego wozu na świecie na naczyniu z Bronocic i zobaczymy pierwsze monety, jakie bito na ziemiach polskich, czyli będą to złote monety wykonane przez Celtów. W Muzeum Lotnictwa uruchomione zostaną silniki zabytkowych samolotów. Odbędzie się też bardzo interesujące spotkanie. Będzie spotkanie z astronautą, który z polskiego pochodzenia, pan Pawelczyk, który w 1998 roku odbył lot Challengerem. A poza tym cała masa innych atrakcji. Do oglądania zabytkowych tramwajów oraz historii przemysłowej Krakowa zapraszam Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Jeszcze zapraszamy państwa na przejażdżkę zabytkowymi samochodami, które na początku będą na rynku głównym i potem przejadą z takim uroczystym pokazem do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Muzeum Spraw Wojskowych w krakowskich Sfoszowicach przygotowało wystawę o pułkowniku Franciszku Kubickim oraz pierwszej kopalni siarki w Polsce, która przez pół tysiąca
tysiąclecia funkcjonowała w Krakowie. Dysponujemy bardzo dużą kolekcją dotyczącą I wojny światowej, ale też dwudziestolecia międzywojennego, tego wyposażenia polskiego, umundurowania polskiego. Bardzo interesującą propozycję ma Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie. Na tą noc przygotowaliśmy sekretariat Ojca Świętego Jana Pawła II. To znaczy nie jego gabinet, ale sekretariat pracy. Ze wszystkimi urządzeniami sprzed 35 lat, z tymi słynnymi dalekopisami i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to będzie rzecz ciekawa. Biletem wstępu na noc muzeum w Krakowie będzie pamiątkowa moneta, którą można nabyć za symboliczną złotówkę. Zawirowania polityczne w Brazylii. Senat zdecydował o wszczęciu procedury impeachmentu wobec prezydent kraju Dilmy Rousseff. Zarzuca się jej ukrywanie złego stanu finansów publicznych. Głosowanie poprzedziły starcia zwolenników i przeciwników prezydent przed gmachem parlamentu. Po trwającym 20 godzin posiedzeniu Senat opowiedział się za zawieszeniem Dilmy Rousseff w obowiązkach głowy państwa na 180 dni. W Senacie odbędzie się proces o łamanie przepisów budżetowych. Za kilka miesięcy będziemy mogli spokojnie dyskutować, opierając się na faktach o tym, czy zarzucane pani prezydent czyny zostały popełnione, czy nie. Pani prezydent zarzuca się, że pożyczała pieniądze z państwowych banków, by łatać dziury budżetowe, maskując w ten sposób skalę problemów gospodarczych Brazylii. Dilma Rousseff odrzuca te zarzuty i utrzymuje, że wysiłki prowadzące do usunięcia jej z urzędu są próbą zamachu stanu. Ma nią kierować wiceprezydent i szef Izby Deputowanych zawieszony w ubiegłym tygodniu w obowiązkach za utrudnianie śledztwa w sprawie korupcji w koncernie naftowym Petrobras. Rzecznik Białego Domu mówi, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Brazylię. Brazylia posiada system prawny, to dojrzała demokracja, która ma ustanowiony system rozwiązywania konfliktów politycznych. Nie ma wątpliwości, że jest to trudny czas dla narodu Brazylii i dla rządzących. Obowiązki pani prezydent przejmie tymczasowo wiceprezydent Michel Temer. A na więcej wiadomości zapraszam państwa po godzinie 12. Do zobaczenia.